Nieźle, mój kochany. Na tarczy tego posągu jest kamień zmierzchu, ale stąd go nie trafisz. Czyli trzeba coś znaleźć, żeby trafić ten kamień. Czy można zakończyć konflikt między elfami? Gdyby Freyr nie opuścił tego świata, pokój mógłby trwać, ale teraz... Naprawdę chcesz winić za wszystko Freyra? Ta wojna zaczęła się długo przed jego przybyciem. Ale to on miał szansę położyć jej kres i uleczyć ten świat. Musiał wybierać. O czym wy gadacie, panowie? Może o czym wy gadacie? Niekoniecznie dla siebie samego. Nie skupiłem się, o czym oni gadają, i teraz nie wiem. No. Tutaj trzeba co? Stąd jakoś to zbić, czy co? Co to trzeba zrobić? A w ogóle ostatnio oglądałem, jak gość miał... gość miał... milion mocy w nowej grze plus i normalnie praktycznie każdego bossa miał na hita. Niezła zabawa. Oho. Dobra, skrzynkien. Wazonyki. O, tutaj. Materiusie. Dobrze. Teraz trzeba będzie przesunąć leciutko. Przesunąć? O, jest. Ja się mogę to zaskoczyć? Mogę, dobra. Co tutaj? Czy mam jakoś to obrócić, czy jak? Nie, bo tu muszę zbić to, tak? Cały czas zimno, ciekawe. Dlatego, że jest zimno na dworze. A, czekajcie, tutaj mam coś do rozwalenia. Co ja robię? Halo? I teraz tak, to. Lewo. Pyk. Tarcza przesunięta. No. No i teraz pyk. Udało się. No, i jest fajne. I teraz trzeba dokręcić to. Myślę, że z tym dokręceniem zawsze jest problem, bo ja nigdy nie wiem, jak to je dokręcić, żeby było dobrze. Ty, że kiedy ostatnio tu byliśmy, zabiliśmy króla ciemnych elfów. To... Może wiem, z góry tutaj. Smutne wieści. Widzicie, jak się mnie na swetali ofur. Tylko się broniliśmy. Kiedy umierał... O, jest. No. Faktycznie, zabiliśmy tego króla elfów. Ej, czemu ja mam tak dużo zdrowia? Mogę jakoś mniej mieć? Wow, jaki widoczek! Dzień dobry, dzień dobry. Czekaj chwileczkę. Że poczekaj. Nadal słyszysz jakąś ranną istotę? No tak, ale może to tylko burza. Może uda nam się to zbadać, kiedy odkryjemy przepowiednię tajemniczej wieszczki. Wow! Duży, weź troszeczkę tutaj się uspokój, bo mi strasznie zasłaniasz krajobraz. Idziemy w stronę światła. Nie idź w stronę światła. Nie idź w stronę światła. Kiedy już przejdziemy przez kolejne światło. Dobra, tego rozwalić nie mogę. Czy mogę tutaj zetkoczyć? Nie mogę, nawet bym nie chciał. Powiem wam tak, jak zaraz będzie walka jakaś, to ja się do tej walki nie nadaję. Nie mam w ogóle HP. Co ja tutaj zrobię? Boli głowa przez komputer. Wszystko wina komputera. Patrzę na komputerze. O! Jest! Tutaj trzeba pasa. Jest źle ustawiony. No to źle ustawiony, zaraz można to przestawić. Może jeśli... Pozwólcie, że to przyspieszę. Jak? Kąt jest już odpowiedni. Niezły jesteś, wariaci, widzę. Dobrze. No, tyże dobrze, coś myślisz, myślisz. Światło, Alfheim. Zabije.
Nic tu nie ma? Ej, tu jest... Tutaj jest to, co chciałbym tutaj wziąć. Czekaj, ta. Mogę tu jakoś wejść? Chyba nie mogę. O, mogę chyba. Nie ma schabowy. A, i teraz muszę to przesunąć. E? Mogę przesunąć, czy nie mogę? Muszę iść tutaj. A specjalnie tutaj muszę iść. A, tutaj, dobra, bo to w ten sposób. Oczywiście, że lubię, no, lubię pozwiedzać sobie troszeczkę. Ale co? Władza? Rozwój? Ambicja? Mało precyzyjne. Nic się nie dowiedzieliśmy z tego. Surowa skóra. Wiecie, ja trochę tutaj już z formy wypadłem, bo tyle nie grałem. Ostatnio rozgrałem 5 dni temu. I za bardzo nie wiem, co tu się dzieje czasami. Dobra, idziemy tutaj. Kręcimy to. Nic. Jak to? Nie, co się dzieje? Tym razem słyszałem mamę. Aha. Teraz już nie. Jej dusza zjednoczyła się ze światłem. Za sprawą sił starszych niż sam. Odnalazła spokój, Atreusie. Mam nadzieję. Kiedy ojciec wszedł do światła, to potem... Wszedłeś do wewnątrz światła Alfheimu? Tak. I nadal jesteś wśród nas w jednym kawałku i zdrowy na umyśle. Powiedz mi, Kratosie, co tam widziałeś? Zachowam to wspomnienie dla siebie. A, wiedziałem, że tak powie. Ale byłem tam bardzo krótko. Tak ci się tylko wydawało. Byłem uwięziony. Atreus wiele ryzykował, by mnie uwolnić. Pamiętam tą kupkę tych elfów, jak Atreus wszystkich rozbombił. Teraz do tryptyku Kroy. O, tryptyku Kroy, no wiem gdzie to, poczekaj. A czemu nie mogę biegać? Bocie, panie, jak to wygląda wszystko. Spotkałeś kiedyś Kroy? Wiele razy. Ale stale dręczyły ją wizje, więc... Rozmowa była... trudna, mówiąc krótko. Chyba go kusi, żeby znowu wejść do tego światła. I zobaczyć swoją kobietę. Kratosie, nie rób tego. Nie rób tego. Jestem twoim głosem w głowie. Proszę cię. Wiem. Ruszajmy. No, czyli jednak Kratosa coś tam wołało tego światła. Coś tak myślałem właśnie, że on chce znowu sobie pójść. Sprawdzić, co tam jest po drugiej stronie. No, taka jakaś mina. Ale ząbki te dolne prezentuje. Dobra, idziemy, Tyrze. Już prawie. O, mogę biegać. To zmieniło. Poprzednio było tu jedno wielkie gniazdo. I chmara ciemnych elfów. Poczekaj. Przez cały czas myślałem, że król ciemnych elfów, że wszystkie ciemne elfy... O, tutaj mogę. Tyże? Tak. Pomogliśmy złej stronie? Jesteś pewien, że to właściwe pytanie. A jakie byłoby właściwe? Czy istnieje dobra strona? Właśnie. Co sądzisz, Atreus? Tutaj coś jest? Mamy w tej wojnie dobrą stronę? Nie ma nic. Nie wiem. Skoro nie wiesz, to nie wybieraj. Dobrze mówi akurat.
Pamiętam to, jak tutaj to całość dźwignąłem wtedy ręcami moimi. To było mega mocne, podobało mi się to. O, to jest woda jakaś leci, jakiś wodospadik. Wodospadik? O! Tędy przyszliśmy wtedy. O, słyszę Sindriego. Czekaj, muszę coś sprawdzić tylko. Sekunda. Tu na dole poprzednio stała skrzynia Norn. O, już jej nie ma. No, ktoś opędzlował ją. Oto jest. O, już jesteście. No, Sindri. Witam. Co tam zgubiłem po drodze? Miło, że zbierasz... No i to prawda, schabowy. Pięta racja. Polecam się. Dobra, pancerz, coś mogę? Naramiennik oświecenia. Aha. Ciekawe. Siła maleje, obrona runy rośnie. Ciosy zadane mroźnym przebudzeniem i ognistym biczem? Aha. Okej. Okay. Nie no, chyba nic nie robię póki co. A może robić? Że właśnie ta siła mi strasznie kuleje wtedy. Zadają większe obrażenia wrogom będącym pod wpływem negatywnych efektów. Czyli w sumie może mi się to przydać, ale nie musi. Pas Widara. Ciosy kończące kombinację zadają większe obrażenia, ale to widzę, że ma jakiś większy bonus do ciosów, tylko że potrzebujemy do tego co? Tego? Nie tego. Nie. Tego. Nie. Czekaj, co potrzebuję tutaj, żeby mieć bonus? Na ramienniki. Znaczy, no, na ręce. Ale to też jest spoko. Dobra, na testa bierzemy ten na ramienniki, oświecenia. Obędzie się bez plam, prawda? Jasne, oczywiście. Oczywiście. Obejdzie się. Trochę mniejsza siła jest, ale chyba nam to dużo nie zrobi. Tutaj tak jak było, tutaj tak jak było. No, prezentuje się dobrze akurat, tak złoto, fajnie. Wierzysz w przeznaczenie, Sindri? O, no coś ty. Czy myłbym ręce tak często, gdybym sądził, że moje czyny nie mają żadnego znaczenia? Na to, jak przebiega nasze życie, wpływ może mieć tylko jedno. Dobra, idziemy. Sindri, gadaj sobie tam, zdrów, ale ja co idę. Nie widziałeś jeszcze tego. O, chyba portal będzie. O, to ładne ocenki. Ale jak chcesz, to masz dać linka tutaj. Przypiąć. Do tego nowego odcinka GOWA. Ach tak. Widzimy tu, jak Groa szuka swojego zaginionego męża. Robiła wszystko, co mogła. Medytowała długie tygodnie. Niestety znalazła coś innego. Wizję Ragnaroku. Wieść o wizji Groy dotarła do Odyna. Odszukał ją i zażądał, by wszystko mu powiedziała. Nie spodobało mu się to, co usłyszał. Żelazny las? To przecież... Właśnie, co to za miejsce? Mityczne sanktuarium gigantów. Ciekawe. To jest w Jotunheimie? Wiem, że część gigantów tak myślała, ale byli w błędzie. To tylko idea. Metaforyczny raj. Nie istnieje. Zapewne Groa chciała, by jej prochy zabrano do Jotunheimu, a jej dusza odnalazła spokój w świetle. Wątpię, by Odyn spełnił jej życzenie. Ja też wątpię. Champion? Coś mi się zdaje, że to... ja. Nie pochlebiaj sobie. Ano, lepiej nie szukać w tych obrazach dosłownego sensu. Przepowiednie to grząski grunt. Co idę jeszcze łuk? Chociaż niektóre są dość oczywiste. Ragnarok. Ano. No właśnie, jeszcze wilk jest. Kres wszechrzeczy. Czyli to koniec. Nie zdołamy go powstrzymać. Musi być jakiś sposób, skoro to wszystko ukryli. Patrz, tyże! To właśnie zapomnieliśmy. To ty!
podczas Ragnaroku. Nie. Nie chcę. Nie mogę. A to co? Pierwsze widzę. Co to jest? Runy? Asgard zniszczony? A właśnie, bo to światy faktycznie. Czy Odin nie chce przypadkiem zniszczyć Asgardu? Ale coś mi się wydaje. A Odin ginie. O? Kłamała. Groa kłamała. Jasne, że tak. Odin opiera się na zwykłej bójdzie. Czyli możemy zwyciężyć. Pokonać Odyna. Nie jesteśmy częścią przepowiedni. Ale to Tyr prowadził szarżę na Asgard. No i była tam armia Hel, i elfy, i champion. Dobra, nieważne kim on jest. Ale pierwszy raz wiemy coś, czego Odyn nie wie. Możemy z nim wygrać. Tyrze? Ta przepowiednia nie może o mnie decydować. Ale przecież widziałeś... Nie, Atreusie. Tak nie można. Chodź. Porozmawiamy później. Zawiedziony ziomuś. Już czas. To nie jest przypadkiem to, co wtedy wyrzucił Kratos? Jak wychodził z domu, chyba to jest to właśnie. To takie oko. Nie powstrzymamy Ragnaroku, ale możemy zwyciężyć. Jeśli Asgard zostanie zniszczony, Odin nie będzie jedyną ofiarą. Musi być inna droga. No bo to chodźcie w takim razie. Gdzie idziemy teraz? Tędy? Nie wracamy? Nie, no proszę cię. Skupmy się na opuszczeniu tego miejsca. Racja. Jeszcze... O nie! Nie mam życia! Bomba świetłości! Uważaj! No, to mamy niezły klops. Ja zapomniałem, że nie mam życia przecież. No ale za to teraz będę miał fulla. No i jest fulik, proszę bardzo. Tak to się właśnie robi. Skupmy się na opuszczeniu jak tego asasin. Racja. No. Bu, o ty. O, teraz ty mnie zaskoczyłaś. Uważaj. Chodź. Chodź, pogadamy, chodź. Za tobą, uwaga. Słyszę. Ktoś jeszcze chętny? Halo, proszę, kolejka. No i kolejni jeszcze. Nie! Czekaj, ty chyba Tyr mi pomógł. Ale jaja. Boom! Na. A to jakiś mini bosik był, dobra. Elf światła wojownik. Nie, to jednak nie był bosik. Później może być więcej takich, o nie. No to będzie lekki problem. Gdzie tutaj do mnie? Podjeżdżasz. Na, do spania. O nie, zmory! Dobra. Sobie jeszcze zobaczę, czy coś jest ciekawego. O, to chyba to serce rozwaliliśmy w pierwszej części. Elf światła z lewej! Widzę, witam. Ja!
No. Pyk, 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 pyk. Wow! Jaki miecz mi się pojawił! No, ktoś jeszcze? Na dole! Ktoś jeszcze? Na dole póki co, dobra, a to idziemy, idziemy tutaj sobie jeszcze zobaczymy. Poczekaj! Poczekaj! Aha! Kier tam czeka. Co zaś tego wieńka małe jeszcze? Wypad! Cyk, cyk. O, tutaj, o, to można rozwalić coś tym. A, czekajcie, bo to jest wszędzie, dobra. Myślałem, że to jest jakieś ważne to miejsce aktualnie, ale chyba nie jest. Tam na dół, a tutaj nic nie ma. Muszę patrzeć, bo jakieś skrzynki zaraz znowu ominę. Szybko, zanim przyjdzie ich więcej. Idę, idę. Nie śpiesz się tak. Się jeszcze potniesz i nogę złamiesz. Ale powiem wam, że czuję, że będzie w końcu przełamanie tyra i w końcu nam pomoże. I powie, o, tego mi brakowało. Nie! O, dobra, nie wybuchłem. Musimy iść dalej. Strasznie. Rozumiem. Wszystko z nim dobrze? Skup się, Atreusie. Tędy! Tutaj coś? Co to jest? Ty tędy czy tamtędy? Co jest tu? Ale jaja! A bo to tędy mogę też przejść. Aha. Czyli mogę tędy i tędy sobie przejść. Dobra, łóżeczko. O, zoba. O nie. Bum. A sprawdza, czy go nie zabił przypadkiem. I pyk! O ty! Czekaj! Tarcza, tarcza, ja zapominam! Na niebieskie tarcza! O nie, nic nie mogę zrobić. No. Nie! Ta tarcza nie działa na to. Bum! Nie! Ej! Halo! Nic nie mogę zrobić czasami. Uderz tarczą! A to uderzyć tarczą muszę. Dobra, tak się robi. I pyk! Z łokietka! Cyk! Plecy!
Ręka... Ręka odcięta. I proszę bardzo. Dobranoc. Życzę miłych snów. Ty, że... Wszystko dobrze? Nie. Ja nic nie mogę zrobić. Bo on się uszkodził jednego elfa, no. Już po wszystkim. To dopiero początek. Gdzie? A czekaj, bo chcę nam wrócić jeszcze. Ale... Nie mogę. Ty, że wszystko będzie dobrze. Wiedzieliście, co nas czeka. Mówiłem, że już nie walczę i co wlokę za sobą zwłoki niewinnej elfki. Niewinnej? I każdy krok przybliża mnie do zniszczenia Asgardu. Nie mamy wyboru. Zawsze jest jakiś wybór. Nie poprowadzę was. No niestety w weekend studia, no niestety. Nie jestem już tamtym. Więc stream jak będzie trochę krócej. Nie chcę walczyć, ale przy waszej trójce nie da się tego uniknąć. Wasza ścieżka wiedzie przez niezliczone śmierci. Przez niewyobrażalne cierpienie. I to mówi Bóg wojny? Tyże, czy ty siebie słyszysz? O nie! Nie! Atreusie! Szakiew! Co jest? Trzymaj się! Tutaj! Rzuć łańcuch! A, czyli jednak potrafią pływać. Ciągnij, Tyże! Ciągnij! Pociągnij mnie! Proszę, pomóż mi! A możesz mi oddać tego miecza? Jesteś cały? No, Mimir miał najgorzej. Zapomniałem, że herbatę sobie zrobiłem. Hej, Tyże! Dzięki. I przepraszam cię za tamto. Ja... Nie. Ja przepraszam. Nie powinienem tu być. Co? Co on gada? Nie zwlekajmy. Powiedz mi, dlaczego oni raz są głośni, raz ciszej? Raz jest za głośno, raz jest za cicho. O, chyba mu zagada do rozsądku. Uwaga! A jednak nie. Dobra, kajmy jest, że jesteśmy. Przy sercu. Elfskim sercu. Gdzie? A teraz chodzi za mną, a Tyr sobie stoi przy wejściu. Nie martw się o mnie. Dość już tych przepowiedni. Na wojnie nie znajdziesz celu, którego szukasz. Wojna to rzeź. Co w takim razie mamy zrobić? Poddać się? Stać bezczynnie? Dość tego. Dalsze kroki omówimy w bezpieczniejszym miejscu. A to nie jest czas na pogawędki, rozumiem. Ja zawsze czuję takie bezpieczeństwo w momencie, kiedy Sindri, słyszę Sindriego. To jest takie, o, tu będzie bezpiecznie. Nie. Atak ciemnych elfów. Nie mogłem się doczekać. No tak. Nie mogę tak zapomnieć. Bum. Bum. Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Bum. I bum! Właśnie o tyle jest fajnie, jak się walczy ręcami, bo szybciej można sobie ten... Dostańmy się stąd! Szybciej można sobie załadować te fatality. Czekaj, tu strzela? Co to było? Nie wiem. Dobra, idziemy, strzelają do nas! Wojna! Ura! 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 Ura!
bingo! Kolego, poczekaj! O nie! Trafiłem, dobra. Trafiony, zatopiony. Na razie, trzymaj się. Cyk. Tutaj jeszcze furia. Poczekajcie, muszę się jeszcze rozejrzeć. Wiadomo, gdzie dwóch walczy, ten trzeci korzysta, tak? Można spokojnie mi z tym. Łapaj! Cyk, cyk. No, nie ma tu nikogo już. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. O, tutaj jest tylko wejście. No idziemy spokojnie, przecież się śpieszę, tak? Nie widać. Atak z lewej strony! O nie! Tak nie będzie! Pyk! Pyk! Bumerang! No. O ty! Strzelił do mnie z działa! No, chodź, pogadamy. No i bez głowy. Stracił dla mnie głowę, koleżka. Poczekaj. Poczekaj, synu swojego ojca. Gdzieś tak śpieszysz, gdzieś się tak piekli. Tutaj. A, tutaj, okej. Dobra, idziemy. Poczekaj ty, że już idziemy. Nadchodzimy. Chodźmy dalej. Jasne. Coś jest, coś jest, coś jest, nie ma nic. O! Teraz ten biały wygrał. Czekaj, 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 bo cię nie widzę. A te białe są mocniejsze jakieś. Oho, u Atreusa mam jakiś kwadracik, czasami się świeci. Czekaj, gdzie? Tu? O, tam się nieźle dzieje. No tutaj przecież widzę. Czemu ja tutaj mogę kwadracik kliknąć u niego? Aha, bo tak. No. I klik. O nie. Spokojnie, wszystko pod kontrolą mam. Jednak nie. No, gdzie jesteś? No chodź. Ej, nie mogę cię... Nie mogę cię chycić! No chodź, bo cię nie mogę chycić. Zaciąłeś się? Na tobą, ojcze! Aj, aj, aj. Zawsze zapominam tej tarczy. No gdzie ty? Mnie tak chciałeś zrobić, kolego? Bez przesady. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu coś leży na ziemi. Do zebrania. Cyk. Mogę tu wskoczyć? Będę czekać po drugiej stronie. Dobra, gdzie mam iść ja? Kolego! Zostawił mnie. O, tam czeka. Gdzie jest Atreus? Atreusie! Chłopcze!
nie, no nie, zgubiłem się. Właśnie go zgubiłem. O, jesteś! A tutaj musimy iść, dobra. Dawaj, chodź. Tak kręca i kręca i on się nie dokręcił. Idźcie do przodu! Aha! Bum! Jak się palą, to są zarąbiste. Dobra, mega to jest, jak się palą. Aż mi się stare chwile przypominają. Ze starych gotoworów. Ogólnie z głośnością wszystko jest dobrze, tak? W miarę jak tam gdzieś tam walczą i gdzieś tam mnie normalnie słychać, czy nie? To jest lekki problem. Tak patrzę cały czas na tą głośność i czasami mi się wydaje, że za głośno jest. Dobra, to git. Oczywiście zobaczę w postprodukcji YouTube'owej. Dzięki, Sabowe, dzięki. Już za chwilę, tędy. No dobrze, ja cały czas się rozglądam, łapię się na rozglądaniu się, ale chyba tutaj nic nie znajdę. Wszystko dobrze widać, jasne. Tutaj chyba byliśmy. Otwórz bramę, proszę. No dobrze, poczekaj chwileczkę. Mogę tutaj iść? A, my tędy przyszliśmy. No tak, wychodzimy. Wychodzimy ze świata. Także tutaj wrócimy, żeby zrobić 100%. Oho, walka. Pragniesz wojny, Atreusie? Rozejrzyj się i... O, tam jakieś przejście się zrobiło. Ja dość się już napatrzyłem. Nie możesz przejść. Powinniśmy zbadać te pustynie. A, czy to jest pewnie jakieś dodatkowe?